Można śmiało powiedzieć, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości nastąpiło prawdziwe tsunami, a właściwie tsunami, dlatego że w tamtym czasie mieliśmy do czynienia z wyrokiem Trybunału na najwyższym szczeblu, na szczeblu Unii Europejskiej, co równocześnie nie oznacza tego, że te sprawy są wygrywane, można powiedzieć w cudzysłowie, z automatu. Mimo wszystko skuteczność wygranych procesy, które prowadzimy, rzeczywiście wskazują, że prawdopodobieństwo wygrania jest dużo wyższe, wygranych jest znacznie więcej, Więcej. To samo dotyczy również percepcji sędziów, którzy te sprawy prowadzą. Wcześniejsze przypadki, kiedy jedna sprawa potrafiła zostać wygrana i taka sama sprawa potrafiła zostać przegrana w innym mieście, zdarzają się coraz rzadziej. Niestety, akurat Wrocław jest miejscem, w którym wyroki nie są najkorzystniejsze, ale to nie oznacza, że Frankowicze z Wrocławia nie mają szans, dlatego że zdecydowana większość z nich może wybrać się m.in. do stolicy, czy do Łodzi, czy do Gdańska, co powoduje, że tych wyroków znacznie lepszych jest dużo więcej. Więcej. Sędziowie rzeczywiście zaczęli unieważniać umowy w całości, ale równocześnie także unieważniać klauzule niedozwolone, co oznacza, że wielu sędziów, którzy jeszcze dwa lata temu, można powiedzieć, nie byli do końca przychylni Frankowiczom, w tym momencie rozstrzygają te sprawy na ich korzyść. Zdecydowana większość umów zawieranych przez kredytobiorców w Polsce, i mówimy tutaj oczywiście o konsumentach, to umowy, które posiadają niewątpliwie klauzule niedozwolone. Część z tych klauzul, na dodatek, trafiła na listę klauzul, niedozwolonych sądu ochrony konkurencji i konsumenta w Warszawie, co w zasadzie powodowało, że e, opinia publiczna, a kolejno sądy, zaczęły w ogóle interesować się tymi sprawami. E, jedynie niektóre, nieliczne banki, można powiedzieć, że na palcach e, jednej ręki można ustalić, które to banki, e, miały uczciwe postanowienia. Zdecydowana większość nadużywała prawa, formułowała obowiązki klientów w sposób niejednoznaczny, sprzeczny z dobrymi obyczajami, a w ten sposób naruszała ich interesy. Banki już niewątpliwie przewidzieliły, że najczarniejszy scenariusz może się wydarzyć nie tylko w ich snach. W najbliższych latach są już zarezerwowane duże kwoty stanowiące rezerwy banków na wypadek przegranych, ale to nie oznacza, że banki tak łatwo, można powiedzieć, sprzedadzą swoją skórę. W najbliższych 3-4 latach banki na pewno będą jeszcze oponować, kierować sprawy na wokandę Sądu Najwyższego. Tak zresztą dzieje się w naszych sprawach, które wygrywamy prawomocnie, przy czym na samym końcu rzeczywiście jest Dobrze mocno świecące światełko w tunelu, które powoduje, że wygrane się urzeczywistniają.